a statek płynie. Audio wprowadzenie. Musical nawiązuje do filmu Federico Felliniego z 1983 roku i opowiada historię rejsu wielkiego transatlantyckiego statku, który w 1914 roku wyrusza w podróż żałobną, aby uczcić zmarłą, słynną śpiewaczkę operową. Z portu w Neapolu wypływają na statku wybitni artyści i politycy. Dyrektorzy oper, ludzie zamożni, arystokraci, generał i książę. Płyną w stronę wysepki Erimo, towarzyszą w ostatniej drodze wybitnej Edmei Tetui, by zgodnie z życzeniem zmarłej rozsypać jej prochy na Morzu Egejskim. Spektakl składa się z 59 tematów muzycznych wyśpiewanych przez chór pasażerów i głównych bohaterów, których w tym muzykalu jest ponad 20. To między innymi Edmea Tetua, grana przez długowłosą brunetkę w białej sukni, która niczym duch najwybitniejszej w historii zmarłej śpiewaczki, pojawia się w szeregu scen. Teresa Walegnani, wybitna śpiewaczka operowa, Ildebranda Kufari, również śpiewaczka i jej córka Monika, Lady Violetta Dongby i jej mąż Sir Reginald, Dorotea, księżniczka Hermina, siostra księcia Austro-Węgier. Aureliano Fuciletto, wybitny śpiewak, ricotin, komik, wielki książę Herzog, kapitan statku Roberto de Leonardis, premier Austro-Węgier, hrabia von Huppenbach, Kunz, Turek opiekujący się nosorożcem władowni, dozorca, szef policji, Sabatino Lepori, słynny tenor, Zilojev, ponoć najniższy głos na świecie, Orlando, dziennikarz. I operator filmowy. Ponadto występują tancerze i tancerki, dwie postacie grające egipcjanki, mewa, dama dworu, producent, sprzedawczyni, dzieci, zakonnica, serbowie, marynarze, kelnerzy, kucharze, muzycy i wielu innych podróżnych. Szeroką, wysoką scenę stanowi wnętrze secesyjnego, luksusowego statku. Po bokach i z góry Otulona jest ciężkimi, ciemnymi, bordowo-zielonymi zasłonami. Podłoga sceny czasem staje się wielopoziomowa, jej części unoszą się bądź opadają, tworząc podesty lub schody. Czasem imitują też fale. W głębi na ekranie projekcyjnym w kształcie bulaja, okrągłego okna okrętu, pojawiają się obrazy przedstawiające między innymi śrubę napędową statku, fale wzburzonego morza czy księżyc w pełni. Dodatkowe projekcje pojawiają się podczas spektaklu w głębi sceny, na całej płaszczyźnie tylnej ściany. Są nimi na przykład cienie pasażerów i przedmiotów. Trzecią płaszczyznę z projekcjami stanowi delikatna tiulowa tkanina zawieszona w oknie scenicznym nieco bliżej widowni. Na niej pojawiają się dawne plakaty operowe. Najczęściej powtarzającym się elementem na scenie jest dawna kamera filmowa na trójnogim statywie. Za którą stoi operator. Przenosi ją z miejsca na miejsce w zależności od filmowanych ujęć. Rekwizytami, które zmieniają się, pojawiają czasowo na scenie, są na przykład łódź, długi stół, przy którym zasiadają zamożni pasażerowie, zdobione żyrandole, wozy, fotele na kółkach, armata, animowany przez aktorów nosorożec, sztuczne kury w klatkach. Powtarzającym się elementem i istotnym środkiem narracji są niebieskie, sztuczne płatki kwiatów, które wysypują się z wozów, wiaderek, garnków i którymi oprószona jest również podłoga. Kostiumy i kreacje postaci oddają czasy secesyjne. Inspirowane są orientem. Długie suknie i spódnice opinają biodra. Panowie noszą trzyrzędowe garnitury, muszki, czasem pasiaste, kraciaste spodnie. Niektórzy wspierają się na laskach. Musical rozpoczyna fragment Załadunek. Scenę zasłania ozdobna kurtyna w brązowych odcieniach z florystycznym wzorem i ze stylizowanym napisem to tytuł musicalu A statek płynie